Musisz się wyluzować i na pewno zaliczysz to prosto jak budowa cepa. Serio powiedziałem budowa cepa? Dobra, ogarnij się. Musisz jeszcze sprzątnąć stolik i przebrać się, zanim wszyscy przyjdą. Serio? Dobra, muszę mieć coś innego. O nie. Tak, tatę? Co jeść masz? Uczysz się? Pamiętaj, za warunki sam będziesz płacił. Tak, tatę. Wiesz, że z mamusią zawsze cię z chęcią przyjmiemy, ty nasz gagatku mały. Tak, tatę. To dzwoni czy nie? Bo jak nie, to lecę pograć w piłkę. Dlaczego ja mam do niej dzwonić? No, bo to twoja impreza. To może dajmy jej jeszcze chwilę, żeby chociaż kwadrans minął? Star, dzwoń, nie gadaj. I co mam jej niby powiedzieć? Cokolwiek, no jakoś to będzie, dzwoń. No nie! Są u niej jakieś koleżanki i nie może ich zostawić samych. On to nie bierze koleżanki. Czy ja słyszałem koleżanki? Ej, musimy się pouczyć, bo ja jutro tego nie zaliczę. Mój mózg tego nie ogarnie. Ile ich jest? Co? Dziewczyn. Dwie? No to idealnie! A nie, czekaj. Raz, dwa, trzy. Jednej brakuje. Chcą tutaj przyjść na imprezkę. I co? Odmówisz dziewczynom w potrzebie? No, co z zaliczeniem? Nie sraj! Zawsze jutro możemy polecieć na freestyle. No i coś ty zrobił? Przecież ten gamoń wyjął wszystko z lodówki. Co? Masę robię. Najgorzej! Będą za 20 minut. Oj, na pewno nie jest tak źle z twoją lodówką. No i dupa. Dobra, spokojnie. Na pewno coś wymyślimy. Na przykład co? W 15 minut? Przecież masz zapkę na dole, debilu. Dobra, to wy ogarniacie syf, a ja idę do żabki. Mam nadzieję, że będzie jakieś jedzenie. I coś do picia, bo miałam hardkorowy dzień. Na pewno wszystko będzie. A jak będzie drętwo, to wyjdziemy po godzinie. Jestem mega głodna. A oni fajni są w ogóle? Przecież ty masz chłopaka. I co z tego? Ty też masz chłopaka, a jakoś tutaj przyszłyśmy. Bo musimy się uczyć na egzamin do ekonometrii. Po pierwsze, ekonomii, nie ekonometrii. Nie ma czegoś takiego jak ekonometria. Po drugie, skoro tak, to dlaczego masz cycki na wierzchu? Chyba powinniśmy do nich podejść, nie? Która najfajniejsza? Co? Dobra, to weźmiesz Majkę, a ja podbijam do tej chudej, ale ona ma nogi, nie? No, ma nogi pierwsza klasa. Dobra, to polewaj mi i do niej uderzam. Jak to ty? Już nie miałam dać zagadać. Jemu też lepiej polej, bo czeka go dzisiaj przeprawa. Prawda czy wyzwanie? Wyzwanie. To...
pocałuj Piotrka. Piotr to na pewno fajny gość, ale ja wolę prawdziwych facetów. Takich, którzy potrafią docenić trochę ciałka. Ach, chuj tam. Dobra, to teraz moja kolej, bo nie wiadomo, ile im zejdzie. Prawda czy wyzwanie? Prawda. No dobra. To która z nas jest ładniejsza? Nie no, nie mogę tego tak po prostu powiedzieć, bo wyjdę na desperata. Spoko, tylko że nogi nie są najważniejsze. Nie. Dużo nauki? Nie no, jak tak powiem, to skreśli mnie na zawsze. Co wybrać? Nie wiem, to jest jakaś katastrofa. Obie macie w sobie to coś, ale ja po prostu wolę długie nogi. Ja jej mówię, że paski na bluzce i spodniach to już tłumacz, a ona jeszcze do mnie, żebym skarpetki w kratkę założyła. Trzeba było nie słuchać tych gamoniów. Dlaczego po prostu nie powiedziałaś Majce, co czujesz? Gdybym tylko mógł cofnąć czas, to zrobiłbym to zupełnie inaczej. Prawda czy wyzwanie? Prawda? No dobra, to która z nas jest ładniejsza? Ty. Dobra, to spadamy. Dzięki za wyżerkę, ale Majka ma chłopaka. Idziemy. Hej! Wychodzimy! Stary, trzeba było postawić na pewniaczka. Co? Przynajmniej coś byś zaliczył. Co ty? W życiu trzeba kierować się sercem, a nie tym, czego oczekują od ciebie inni. Co ty pierdolisz, Piotrek?